Czerwony Smok, Klub Roku, gratulacje. Dziękuję bardzo. Przybijam piątkę. To co, przede wszystkim ciężka praca? Tak, myślę, że przede wszystkim ciężka praca. No jest oczywiście odrobina szczęścia, jak powiedziałem wcześniej, tutaj udzielając wywiadu. No, myślę, że Ewelina Woźniak jest tego takim przykładem, że naprawdę tam myślę, że talentu było bardzo niewiele, ale ogrom ciężkiej pracy pokazuje też, chociaż nie była dzisiaj nagrodzona Heraklesem, to pokazuje gdzieś tam, że się przekłada ta ciężka praca na wyniki. Świetna ekipa w tej chwili w Czerwonym Smoku. No, są tacy zawodnicy jak Mateusz Gamrot, Borys Mańkowski. Długo można było wymieniać. Nie, na pewno. Tą kategorię 70-77, no, nawet 84. To tak jak mówię, 93 Damian. No, 84 nie mamy może takich zawodników stricte, którzy gdzieś, no, będzie, zobaczymy jak 77 będzie się bił teraz Michał Pietrzak. Ale to też może się za chwilę zmienić. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało i może wskoczy też do wyższej. Zobaczymy. No, mamy na pewno, udało się stworzyć super team. Jest to, no, poniekąd, ja jestem, myślę, osobą, która spina trochę ten team gdzieś po prostu gdzieś, no, jestem, myślę, że odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Także oczywiście inni trenerzy tutaj odgrywają bardzo dużą rolę, bo ja mówię, tutaj akurat mamy bardzo dobrego trenera od zapasów Arka Cordusa, mamy trenera stricte, który zajmuje się właśnie amatorami i też zawodowcami, Przemka Biskupa, który jest niedoceniany, a myślę, że jest jednym z, tak naprawdę moim zdaniem, z trenerów najwyższej klasy w Polsce i czołówki trenerskiej. No, ale on akurat chce jak gdzieś być cały czas w cieniu i myślę, że takim jego sukcesem jest Damian Piwowarczyk i Ewelina Woźniak. Oczywiście ja też czuję swój mały wkład wszędzie. No i nie mówimy oczywiście o oczywistych rzeczach, czyli oczywista oczywistość, Mateusz Gamrot, Borys i inni. Także cóż, no jest dobrze. Mateusz Gamrot, kiedy przywiezie pas UFC do Czerwonego Smoka, bo myślę, że to się wydarzy. To znaczy, no jak powiedział Mateusz, dopóki tego pewnie, znaczy będzie tak długo pracował, a myślę, że nie spocznie nawet na laurach, jeżeli ten pas uda mu się zdobyć. Powiem tak, no myślę, że Mateusz się nie śpieszy i on sam, i to jest chyba ta cierpliwość jest bardzo ważna i we wszystkim, co robimy, jest ona potrzebna i chyba jest jakimś takim złotym trochę środkiem. Cierpliwość i wytrwałość rzeczywiście. O pracowitości nie musimy akurat w przypadku Mateusza mówić, bo sukcesy świadczą same za sobie, bonusy za siebie, bonusy plus oczywiście zakończenia przed czasem. No, myślę, że lepiej sobie tego nie można było wyobrazić i ta nagroda, którą otrzymał, no, też jest jak najbardziej uzasadniona. No, myślę, że tyle. Na jakim poziomie są te polskie kluby sportów walki? Bo tacy zawodnicy, jak chociażby Mateusz, pokazują, że tak naprawdę jesteśmy super wysoko w takim światowym rankingu. Ja właśnie na tym się ostatnio zastanawiałem, w ogóle też jadąc tutaj. Oczywiście jak się wychodzi tam i na scenie trochę jest zawsze inaczej, nawet jak rozmawiamy tutaj, nie ma tego ciśnienia takiego, jest jakby trochę luźniej. Ale myślę, że dotarliśmy w końcu do punktu, gdzie polskie MMA wskoczyło na światowy poziom i nie musimy mieć żadnych kompleksów. Oczywiście zawsze gdzieś tam, nawet myślę, że w przypadku czy Mateusza, czy innych zawodników, te początki wyjazdów gdzieś do klubów w Stanach jakby miały być dowodem tego, że faktycznie jest na tym poziomie i po prostu gdzieś utwierdzić go po prostu w tym, co robi. Ale no jak mówię, to my myślę, że wskoczyliśmy na taki poziom światowy i nie możemy sobie teraz niczego zarzucić. Znaczy nie mówię nawet o klubie, tylko generalnie o wszystkich zawodnikach w Polsce. Dużo macie jeszcze takich asów w rękawie jak Piwowarczyk chociażby? Dużo jest takich młodych talentów? To znaczy wiadomo, że Damian jest jakby bardzo specyficzną postacią, no bo warunki fizyczne tutaj, plus oczywiście nie szablonowość, bo to jest chyba jego największy atut. Do tego oczywiście tam jakby wytrenowanie, mówimy tu o kondycji, sile, także nie mamy pewnie zbyt wiele
wielu takich ludzi, ale myślę, że mamy fajną teraz, jeżeli chodzi o fajny prospekt w kontekście kobiet. Mamy bardzo młodą Martę Sus, która będzie pełnoletnia w tym roku. Myślę, że może nie w tym, ale w kolejnym roku już się zaprezentuje może na zawodowej arenie. Jeszcze, zresztą Przemysław Biskup się nie śpieszy. Ja oczywiście jestem w gorącej wodzie kąpany i myślę o takich rzeczach, natomiast no nie chcę tutaj wybiegać jakby przed szereg, bo pewne rzeczy, no jeżeli, zwłaszcza jeżeli chodzi o amatorów, to konsultujemy wspólnie, więc będziemy czekać. Natomiast oczywiście, no to są takie perełki i to nie jest tak, że nagle tych ludzi przyjdzie setka i setka będzie tak niesamowitych ludzi jak Damian. Dzisiaj Damian trochę mnie rozbawił jednym stwierdzeniem, że ktoś tam, nie wiem kogo spotkał tutaj, ale ktoś powiedział mu, no mam nadzieję, że nie będziesz takim odkryciem roku jak twoi poprzednicy, bo ktokolwiek zdobywał Heraklesa, no to później jakby niestety w rankingu niekoniecznie potwierdzał Presja. No myślę, że trochę tak. Ja zawsze uważam, znaczy twierdzę, że najgorszym zagrożeniem dla młodych zawodników to jest tak zwane gdzieś tam krok w bok i po prostu ogrzewanie się w tej sławie chwilowej i inaczej, w sensie, jeżeli nie, mówię tak, to jest takie moje powiedzenie, jeżeli nie porwiecie miasto, to myślę, że i pycha, to myślę, że jesteś w stanie na pewno skoczyć na najwyższy level i zdobyć pas. I to myślę, że to jest tak naprawdę przestroga dla wszystkich zawodników, bo wielu zawodników skakuje na bardzo wysoki poziom, nagle zaczyna być sławnym, może sławnym to jest za duże słowo, ale popularnym. I później myślę, że taka chwilowa popularność, kilku sponsorów zaczyna ich gubić, bo nagle są zaproszenia na bankiety, imprezy, eventy, nagle zupełnie odwracają się swoją uwagę od celów. I tutaj, a cel jest jakby oczywisty, no bo każdy chce być mistrzem, żeby zostać mistrzem, no niestety potrzeba wyrzeczeń i ciężkiej pracy. Cenne, mądre słowa, gdzie stanie Herakles w klubie, zapytam na koniec. No w klubie, gdzieś stanie, mamy recepcję, więc pewnie stanie na recepcji i tak jak powiedziałem, może być nawet pucharem przechodnim, no bo to nie jest jakby nagroda tylko dla mnie i po prostu będzie gdzieś sobie stał, jeżeli ktoś będzie miał ochotę go sobie wypożyczyć, to na pewno go wypożyczymy i nie będzie z tym problemu. No dla mnie oczywiście to jest tylko symbol, fajna jest ta inicjatywa, jestem szczęśliwy, że udało nam się jako klubowi zdobyć tą nagrodę. Raz jeszcze gratulacje i wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dziękuję.